Tanie rzeczy drogo kosztują. Każdy z nas doświadczył to choć raz w życiu. Dlaczego? Ponieważ wszyscy chcemy oszczędzać. Jednak kierując się tą zasadą, często jesteśmy w błędzie. Tanie perfumy nie są trwałe, a tania poduszka może mieć wpływ na Twoje zdrowie. Problem polega na tym, że źle rozumiemy słowo oszczędzać. Oszczędzanie nie oznacza bezmyślnego kupowania tanich rzeczy. Oszczędzanie oznacza racjonalne wydawanie. Myślisz, że Ci się to udaje? Sprawdźmy to razem. Aby nie stać się bohaterem powiedzenia "skąpy płaci dwa razy", obejrzyj ten film do końca. Oto pełna lista rzeczy, na które nie powinnaś skąpić. Te 13 rzeczy muszą być wysokiej jakości. Rajstopy. Tanie rajstopy można rozpoznać z daleka. Błyszczą niesamowicie, szwy są widoczne spod ubrania i natychmiast niszczą wizerunek prawdziwej kobiety. Producenci drogich rajstop i pończoch pozwalają kobietom zapomnieć o wszystkich tych problemach i dają im satysfakcję, ponieważ dzięki swojej gęstości, wysokiej jakości rajstopy zachowują swój kształt, dzięki czemu nogi są szczuplejsze. Top sportowy. Stanik sportowy powinien mocno przylegać do piersi, ograniczając jej ruch i chroniąc przed opadaniem. Aby to zrobić, potrzebujesz biustonosza, który obejmuje jak najwięcej piersi. A im bardziej intensywna jest Twoja aktywność fizyczna, tym bardziej potrzebujesz zamkniętego stanika. Oto cechy topu wysokiej jakości. Wykonany z gęstej, wielowarstwowej tkaniny, absorbuje pot i szybko schnie, nie ma uciskających szwów, szeroki pas pod piersią, który zapewni jej wsparcie. To nigdy nie będzie tanie. Opony. Opony wysokiej jakości muszą być wykonane z gumy. Materiał ten poprawi przyczepność i pomaga skrócić drogę hamowania w sytuacjach awaryjnych. Sprawia, że jazda jest przyjemniejsza i powoduje mniej hałasu. Do produkcji tanich opon stosuje się materiały syntetyczne, które nie mają tych właściwości. Ponadto szybko się ścierają i są zawodne. W zależności od kosztu i jakości opon, ich żywotność wynosi od 40 tysięcy do 128 tysięcy kilometrów. Jeśli kupujesz używane opony, pamiętaj, że można z nich korzystać tylko przez 6 lat od daty produkcji. Noże kuchenne. Wygodne jest trzymanie dobrych noży w dłoni. Fajnie nimi kroić, myć je i po prostu podziwiać. Duże noże nie muszą być zbyt często ostrzone i można zapomnieć o sytuacji, w której nóż nie pokroi nam jedzenia. Jeśli noże są wykonane z mocniejszych materiałów, nigdy się nie złamią. Do codziennego użytku wystarczy kupić zestaw 4 podstawowych noży kuchennych. Nóż szefa kuchni, nóż do warzyw, wędlin i chleba. Płyn do mycia naczyń. Bez względu na to, jak dobrze spłukujesz naczynia, niewielka ilość detergentu pozostanie na powierzchni i dostanie się do żywności. Dlatego musisz dokładnie przestudiować skład płynu. Ważne jest, aby wśród składników nie było szkodliwych chemikaliów. Ponadto niedrogie detergenty do mycia naczyń zawierają niewiele roztworu czyszczącego i dużą ilość wody. Aby uzyskać dobry efekt mycia, często trzeba dodawać na gąbkę więcej płynu, a to wcale nie jest ekonomiczne. Odpoczynek. Aby dobrze działać, musisz dobrze odpocząć. Jednak wiele osób nie wyjeżdża na wakacje od lat, ponieważ wiąże się to nie tylko z dodatkowymi kosztami, a także przez tydzień, a nawet dwa, możesz pozostać bez dochodu. Lepiej jest zatrzymać tę błędną praktykę, zanim będzie za późno, i oszczędzać pieniądze na odpoczynek każdego miesiąca. Za rok będziesz mógł zaoszczędzić wystarczająco dużo pieniędzy, aby spędzić cudowne wakacje. W każdym razie nie powinnaś poświęcać całego czasu na pracę. Odpoczynek zwiększa produktywność. Kilkudniowa przerwa pozwoli Ci zwiększyć wydajność. Perfumy. Wiele kobiet oszczędza na wodzie toaletowej i kupuje podrobione produkty. Oszczędzanie pieniędzy tutaj nie działa z jednego prostego powodu. Trwałość tanich perfum pozostawia wiele do życzenia. Perfumy należy stosować raz za razem, co oznacza, że szybko się zużyją. Butelka perfum o objętości 100 ml jest zaprojektowana na średnio 800 psiknięć. Dlatego lepiej jest kupić wysokiej jakości perfumy, które utrzymują się na skórze przez długi czas.
Poduszka. Udowodniono już, że poduszki z piórami i puchem mogą powodować alergię. Czas więc o nich zapomnieć i zwrócić uwagę na nowoczesne poduszki wykonane z włókna bambusowego, łuski, gryki, a także lateksu i pianki memory. Wybór poduszki zależy od pozycji, w której wolisz spać. Jeśli śpisz na plecach, potrzebujesz poduszki o wysokości 80 cm średniej twardości. Jeśli śpisz na boku, będziesz potrzebować wysokiej i sztywnej poduszki, która wypełni przestrzeń od ramienia do ucha i dobrze podtrzyma szyję. Jeśli śpisz na brzuchu, musisz wybrać miękką, prawie płaską poduszkę o wysokości 6-8 cm. Jeśli ciągle przewracasz się we śnie, wybierz poduszkę o uniwersalnej wysokości 80 cm i na tyle miękką, aby łatwo przybierała pożądany kształt. Krzesło biurowe. Nieprawidłowe siedzenie na krześle biurowym zwiększa obciążenie pleców o około 40%. Aby zmniejszyć ryzyko nieprzyjemnych konsekwencji, konieczne jest wybranie wysokiej jakości krzesła komputerowego, które uwzględnia indywidualne cechy osoby. Dobre siedzenia zwykle mają regulowaną wysokość, a ich kółka obracają się nieznacznie w dowolnym kierunku, zachowując stabilność. Dla wygody i produktywnej pracy pożądane jest posiadanie zagłówka i podłokietników. Portfel. Ten dodatek może wiele powiedzieć o kobiecie. Różowa brudna z łuszczącą się skórą? Dzięki temu nigdy nie zrobisz dobrego wrażenia, bez względu na to, jak elegancko będziesz wyglądać. Nie powinnaś oszczędzać, ponieważ wysokiej jakości skórzany portfel przetrwa długo i podkreśli twój status. Słuchawki. Słuchawki niskiej jakości nie są w stanie blokować szumów otoczenia i odpowiednio przenosić basy. Te dwa czynniki zmuszają producentów do produkowania słuchawek o zbyt głośnym dźwięku, co może niekorzystnie wpłynąć na słuch osoby. Słuchawki, które można nosić na głowie, są bezpieczniejsze niż te, które wkłada się bezpośrednio do ucha, ponieważ między membraną słuchawki a kanałem ucha powstaje niewielka przestrzeń, która chroni ucho. Okulary przeciwsłoneczne. Okulary niskiej jakości mogą uszkodzić oczy, ponieważ źrenice pokryte ciemną soczewką rozszerzają się, a światło ultrafioletowe przenika przez dużą powierzchnię siatkówki, niszcząc ją. Dlatego na soczewki okularów należy nałożyć powłokę ochronną UV-400, co oznacza, że chronią one przed średnim i długim promieniowaniem ultrafioletowym. Możesz zaufać temu napisowi tylko wtedy, gdy kupisz okulary przeciwsłoneczne w sklepie firmowym lub optycznym, ponieważ na rynku jest wiele różnych podróbek. Im większa soczewka, tym mniej szkód wyrządzi słońce. Zastanów się nad zakupem okrągłych okularów, które zmniejszają ilość promieniowania ultrafioletowego, które dostaje się do twoich oczu z boku. Parasol. Najlepiej chroni przed deszczem parasol w kształcie kopuły. Nie trzeba go ustawiać pod różnymi kątami, aby nie zmoknąć, a przy silnym wietrze jego druty nie wyłamią się w przeciwnym kierunku. Więc teraz wiesz, twoje nerwy są droższe niż pieniądze. Zdobądź rzeczy, które nie powodują kłopotów. A jak myślisz, czego nie powinno się kupować? Napisz w komentarzach. Powodzenia!